Nie, bo wiesz, może być się podzielić. No. Dzień dobry Państwu, godzina 13 minęła. Otwieram obrady 41. sesji Rady Gminy w Kozielicach. Następnie stwierdzam, że na stan 15 radnych jest 13 obecnych. Możemy obradować, jest kworum. Witam gospodarza gminy Kozielice, pana wójta Piotra Rybkowskiego. Witam pana sekretarza. Witam panią Magdalenę Ługiewicz, prawniczkę. Panią skarbnik. Witam radnych naszej gminy oraz przewodniczącego Rady Powiatu, pana Jacka Pawlusa. Serdecznie witam. Przechodzimy do punktu zgłoszenie zmian do porządku obrad 41. sesji Rady Gminy. Proszę, czy są jakieś propozycje? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia porządku obrad 41. sesji Rady Gminy. Proszę o głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy. Protokół był na stronie BIP, jak i w biurze Rady. Proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu? Do protokołu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu z 40. sesji Rady Gminy. Proszę o głosowanie. Protokół został przyjęty 11 za, przeciw 0, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Proszę, otwieram dyskusję. Proszę, czy są pytania? Proszę, pan radny Sójka. Panie wójcie, moje pierwsze pytanie dotyczy zarządzeń, które zostały ujęte w informacji o pracy wójta Kozielice w okresie międzysesyjnym. Mianowicie na stronie BIP niestety większość tych zarządzeń nie występuje, jeżeli chodzi o szczegóły. Nie ma zarządzenia 74, 75, 76, 77. 78, jest zarządzenie 79, jest zarządzenie 80 i 82. Wszystkie pozostałe nie występują, w związku z tym trudno nam się odnieść do tego, czego dotyczyły. To jest pierwszy elemencik. Drugie pytanie dotyczy już części samej informacji, mianowicie w punkcie 18 występuje elemencik dotyczący przygotowania dokumentacji dotyczącej zbycia działki w Czarnowie numer 99/3 oraz wydanie decyzji podziału działki numer 99/1, gdyby wójt był uprzejmy wyjaśnić. Podobnie przygotowanie dokumentacji do zbycia działki 84/6. Czy to jest ten ruiny? 84/6 w Siemczynie. Aha, to już rozumiem. Jest też punkt dotyczący załatwienia spraw związanych z kołami łowieckimi, gdyby wójt był uprzejmy wyjaśnić. 22. Oraz 26, zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Maruszewo po zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu. Czy to chodzi o tą część drogi, o którą był problem z państwem kondalskimi? Znaczy, chodzi mi o, czy to jest ten fragment jakby stanowiący konsekwencję tego? Rozumiem. I punkt jeszcze 37, warunki zabudowy, zmiana zapisu dotyczącego pokrycia dachowego. Wydano decyzję, gdyby wójt był uprzejmy wyjaśnić, na czym polegał problem. 37. I panie wójcie, w informacji nie znalazła się sprawa, która dotarła do mnie, mianowicie z tego, co się dowiedziałem, gmina Kozielice złożyła wniosek do sądu w sprawie rozliczenia finansowego z państwem kondalskimi dotyczącymi kosztów, jakie gmina poniosła w związku z nierealizacją umowy przedwstępnej. Prosiłbym bardzo o udzielenie tutaj informacji dotyczącej działań, jakie gmina podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania do informacji? Proszę, pani Monika. Dziękuję. Ja mam pytanie do punktu 49 odnośnie wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego. Tyle co pamiętam, to kwota, którą mieliśmy zabezpieczoną na ten cel, była troszeczkę większa i chciałabym się dopytać, co z resztą tej kwoty, czy będziemy musieli ją zwracać, a jeżeli tak, to czy jest możliwość na przykład dokupienia jakichś akcesoriów w ramach tych pieniążków, które powstaną w wyniku oszczędności? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę, w takim razie może pan wójt udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Panie przewodniczący, wysoka rado, podając do końca wyłonioną wykonawcą na zadanie uchwała sprzętu komputerowego, zadanie oczywiście cena jest niższa niż przysługiwała gminie Kozielice. Natomiast po podpisaniu umowy tak naprawdę z drugim oferentem pierwszy się wycofał. Będzie jeszcze przed nami ubezpieczenie tego sprzętu i czy istnieje w ogóle możliwość, gdyby coś zostało,
jeszcze do kupienia jakichś akcesoriów, nie wiem. Możemy się zorientować, ale jeżeli nie będzie można, będziemy musieli, tak jak wszystkie gminy Polska, resztę zwracać do budżetu. Dowiemy się, będziemy wiedzieć, nie wiemy na koniec, jak faktycznie, jaka kwota się ubezpieczenie tej sprzęt. Jeżeli chodzi o jakiś kontrakt, bo osoby, która takie rzeczy już robiła u siebie na tym wieku, jeszcze w Chinie, oczywiście w Chinie czasie bardzo ułatwiać. Jeżeli chodzi, panie Robercie, o warunki zabudowy, po przerwie sprawdzę, o który to tak chodzi. Podejrzewam, że po prostu chodzi o czy kąt nachylenia, czy innym płaszczą na nową pokrycie. Nie odpowiem, w tej chwili nie chciałbym wprowadzać głowy. Zakończono przemysłową drogi gminnej w miejscowości Maruszewo. Po zatwierdzeniu projektu zostaje organizacja ruchu, zostaną usprawnione te znaki pionowe, ponieważ już tak naprawdę te znaki zaczynają być stawiane w Maruszewie, na całym odcinku drogi. Nie mamy wydzielonego odcinka innego niż ten, który jest obecnie. Zadanie całe obejmowało tak naprawdę dwie inwestycje i Łosice, i Maruszewo. Na sam koniec tak naprawdę będzie ta inwestycja, całe zadanie rolnicze. Ale w tej chwili każda zmiana organizacji ruchu postępowania musi nastąpić. Załatwianie spraw związanych z kołami łowieckimi to wynika z tego, że koła łowieckie występują do gminy z planem strzału, z informacjami o planach polowań i tak dalej. To są te sprawy związane z kołami łowieckimi. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo Czarnowa, chodzi o pana, podejmowaliśmy już wcześniej, na którejś z wcześniejszych sesji, zgodę na wydzielenie i sprzedaż części działki gminnej przylegającej do posesji pana Włochińskiego Parku. To jest tak, działka 99 przez 1, tak? W którym też punkcie? 19-18. W przypadku zbycia dotyczy to 99 przez 3. 99 przez 1. Działki w Czarnowie, tak, ponieważ już podział został zrobiony geodezyjny, podział zatwierdzony i to będziemy zbywać. Czyli 99 przez 3 to jest ten pan geodezyjny? Tak. Natomiast wydanie decyzji podział działki, bo w wyniku podziału, bo wydzielaliśmy, powstała działka 99 przez 1. I ona zostaje w naszej zasobie. Tak, ona właśnie będzie sprzedana. Oj, przepraszam. 99 przez 3, tak, będzie sprzedawana, a 99 przez 1 zostaje zasobem. Czy jeszcze jakieś, panie Robercie? To znaczy, ja mam ogólną uwagę, bo problem jest z tymi zarządzeniami. Bo o co mi chodzi, panie Kurcie? Gdybyśmy w ramach informacji uzyskali króciutką informację w ramach danego zarządzenia, co ono zawiera, to by nie było problemu. Ale z jednej strony jest ogólna informacja w ramach informacji, zmusza to radnego do tego, żeby zajrzał na BIP, a na BIP-ie niestety nie uzyskuje odpowiedzi. Odpowiadam, żeby trudno byłoby rozszerzać informacji pisanej zarządzenia, natomiast wchodzi się na rytm tego zarządzenia. Bardzo często są zmiany budżetowe, czy jakiekolwiek. Natomiast naszym obowiązkiem, panie Robercie, publikować. I tu przyznaję, ma pan rację, będę czynił stosowne postępowanie z informacją, że nie umieści w tych zarządzeniach na stronie z publiczną. To jest nasz obowiązek i nie ma o czym dyskutować. Dziękuję, panie wójcie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie mam odpowiedzi.
jeśli chodzi o ten wniosek do sądu dotyczący... Proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, pamiętacie państwo na terenie Zalesa Przydarów zwał pan Pietrzyk? Panie wójcie, ja przepraszam, ale może do mikrofonu, bo tak zwróciłem uwagę, przepraszam, że... przepraszam. Na terenie Solesca Przydaru zmarł pan Pietrzyk i no niestety mieszkanie było niezajęte przez spadkobierców, w związku z tym wystąpiliśmy, pani radczyni zaraz wyjaśni, wystąpiliśmy do sądu o przejęcie tej posesji. To bardzo długo trwało, w związku z tym, że sąd musiał szukać jednak rzeczywiście tych spadkobierców. Będzie to naszą własnością i będziemy mieli problem. Co przepraszam, panie wójcie, ale chyba panu Robertowi nie o to pytanie chodziło. Tu było państwo kondalscy, tak, panie Robercie? Ale z państwem kondalskim, gdyby pan przypomniał, tak. Ale proszę państwa, informowaliśmy, że nie dogadaliśmy się z państwem kondalskich. Przedstawialiśmy, pokazywaliśmy protokoły, jakie były spisane pomiędzy państwem kondalskimi a gminą Kozielice, gdzie państwo kondalscy zobowiązali się po cenie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego sprzedać nam grunt. W związku z tym wycena gruntu, podziały geodezyjne gminę kosztowały. A w związku z tym, że pan Kondalski odstąpił od tej umowy przedstępnej, w związku z tym wystąpiliśmy do sądu o zwrot poniesionych przez nas kosztów. Szczegóły przedstawi pani radczyni, która prowadzi tą sprawę. Dziękuję. Rzeczywiście został złożony pozew do sądu. On opiewa na kwotę 2958 zł i to jest tak, jak wójt powiedział, to są koszty podziału działki, koszty wypisu i wyrysu z rejestru, odpisu z rejestru gruntów i koszty rzeczoznawcy, który również gmina pokryła, licząc na to, że no, tą działkę nabędzie, tak? Ponieważ to są środki publiczne, no, gmina jest zobligowana do tego, żeby wystąpić do sądu o zwrot tych kosztów, ponieważ no, państwo kondalscy odstąpili od umowy jak gdyby z własnej woli, tak? Tutaj zakwestionowali tę cenę wynikającą z opinii rzeczoznawcy, a wcześniej podpisali oświadczenie, że na osoby rzeczoznawcy się zgadzają. Wcześniej tej wyceny nie kwestionowali, dopiero jak gdyby na ostatnim etapie, już po podpisaniu umowy przedstępnej, odstąpili od tej umowy. Sprawa jest na takim etapie, że został złożony pozew. Z tego, co wiem, został już doręczony państwu kondalskim, bo już sąd mnie zawiadomił, że... I sąd zapytał o to, czy wyraża gmina zgodę na mediację. Wyraził zgodę, także kolejnym etapem pewnie będzie rozmowa, mediacja. Zobaczymy, czy może w toku tej mediacji uda się tę sprawę budowy załatwić, no bo wcześniej niestety się nie udało. Próbowaliśmy, były podejmowane próby z pełnomocnikiem państwa kondalskim, z panem mecenasem ze Szczecina, no ale nie doszło do żadnego porozumienia. Także zobaczymy, może w trakcie mediacji zostanie sprawa zakończona. Jeżeli nie, no to będzie dalej przed sądem się toczyć. Dziękuję. Proszę, czy są jeszcze pytania? To ja mam jeszcze pytanko. Nie wiem, wydaje mi się, że prawo własności jest nadal prawem, które określa, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Czy ze strony gminy nie nastąpiła nadgorliwość polegająca na podjęcie działań geodezyjnych do nieruchomości, do której gmina po prostu nie miała w tym momencie prawa? Gmina zawarła wcześniej porozumienie z państwem kondalskimi i to już było
nie wiem, z 3 lata temu, czy z 2 lata temu, w każdym razie poprzedzało to jak gdyby te wszystkie czynności, gdzie było wyraźnie powiedziane, że gmina zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów, ale właśnie dlatego, że zamierzała nabyć tę nieruchomość, tak? Czyli jak gdyby to były koszty poniesione w związku z tą planowaną umową sprzedaży. Gdyby gmina nabyła tą nieruchomość, no to nie dochodziłaby zwrotu oczywiście, ale ponieważ, mówię, państwo kondalscy odstąpili w ostatniej chwili od umowy przedwstępnej, no to dlatego domagamy się tych kosztów. To ja mam pytanie jeszcze dotyczące tej sprawy, dotyczące państwa wniosku, mianowicie w uzasadnieniu gmina Kozielice w tym wniosku do sądu realizuje na terenie gminy inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej. W celu jej realizacji, zgodnie z projektem, konieczne było nabycie części działki rolnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu. Mhm. Poważnie, tam idzie teraz ścieżka rowerowa? To może to jest omyłka, to może, może to ja źle napisałam. Nie, w takim razie wyraźnie, i gmina bo jak dla mnie jest to świadome lub nieświadome wprowadzenie w błąd sądu. Gmina Kozielice realizuje na terenie gminy inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej. Z tekstu wynika, że działania gminy były podyktowane pewnym strategicznym działaniem zmierzającym do budowy ścieżki rowerowej. Nie, to miała być budowa drogi. No to najprawdopodobniej jest moja omyłka. To ja się przyznaję, moja jakaś pisarska omyłka, ja to sprostuję w toku postępowania, że nie chodziło o ścieżkę rowerową, tylko chodziło o budowę drogi. Bo dalej już się wszystko zgadza, prawda? Że konieczne było nabycie działki rolnej i tak dalej. Natomiast tu rzeczywiście no, też już widzę u siebie, że mam ścieżkę rowerową zamiast drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Wnuk, proszę. Ja jeszcze mam pytanie do tej sprawy. Czy po sesji, bo padło takie w ogóle wniosek po sesji, na której byli państwo kondalscy, czy nim sprawę skierowaliśmy do sądu, próbowaliśmy negocjacji, czy gmina próbowała negocjacji z państwem kondalskim? Nawet z tego, co wiem, oni dzierżawią teraz, ale byli skłonni nawet zamienić tam ten kawałek, żeby nie ponosiła gmina kosztów drogi w innym kierunku, żeby szła. Więc tylko chciałam się dowiedzieć, czy przed wnioskiem do sądu były jakiekolwiek próby negocjacji. Proszę państwa, cały czas były próby negocjacji. Cały czas gmina dobrą wolę państwu kondalskim przedstawiała. Natomiast w zależności od tego, jak co się dzieje, na przykład wpływa wniosek do sądu, nagle wysyp pism do gminy. Jeżeli dobrą wolą było wydzierżawienie i nie robienie żadnych problemów ze strony wójta, jeżeli po pierwszym sądowym wójt godzi się na mediację, mógłbym zamknąć sprawę. Dziękuję, nie chcę mediacji, niech sąd rozstrzygnie. Ja cały czas dążyłem do tego, żeby się dogadać. I z mojej strony naprawdę nie było ani złośliwości, ani jakichś działań, które miałyby w jakiś sposób państwa kondalskich narazić na jakieś większe, niepotrzebne koszty. Pan Kondalski i tak już stracił na swojego radcę prawnego, który przygotowywał mu pisma do gminy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jak pani mecenas powiedziała, ja muszę działać w interesie gminy. Pan Kondalski, jeżeli straci, nie straci, ja tylko pytam, czy my na tym nie tracimy? Żeby nie stracić, dlatego wystąpiliśmy do sądu o zwrot tych kosztów, które ponieśliśmy, gdzie pan Kondalski wcześniej zobowiązał się, że sprzeda nam po cenie przedstawionej przez rzeczoznawcę majątkowego. Natomiast pan Kondalski chciałby nam sprzedać po wysokiej cenie, po około te 60-70 zł za metr kwadratowy pod tą drogę, kawałek, natomiast od gminy ten kawałek, który dzierżawi, chciałby tak, kupić po 5 zł. Takie było oświadczenie państwa Kondalskich, że nie będzie to więcej niż tak jak w wycenie. A wycena tego gruntu to jest na taką mniej więcej kwotę. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, pan Robert jeszcze chce zadać pytanie. Jeżeli mogę dodać, panie wójcie, to nie całkiem tak było, jak pan mówi, bo oczywiście gmina zainteresowana była kupieniem tej działki za taką sumę, jak została wyceniona, ale jeżeli sobie pan przypomina, ja zadałem panu pytanie na sesji w obecności państwa Kondalskich, czy w związku z tym teren, który oni chcieli kupić, a ostatecznie wydzierżawili, będzie w podobnych realiach cenowych, i pan wójt mi nie odpowiedział na to pytanie. Mogłem odpowiedzieć, panie Robercie, że będzie na podstawie podobnych, bo i tu jest rola, i tu jest rola. Ale, na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę. Tak mogłem sądzić, nie mając oczywiście absolutnie operatu. Natomiast to byłaby porównywalna kwota za metr kwadratowy. Ale tego słowa nie było. Ja nie mówię, że akurat 5 zł czy 7 zł, bo wiadomo, że operat by opiewał na tą sumę, którą by rzeczoznawca określił. Natomiast jeżeli mogę zwrócić uwagę, to wtedy po prostu wójt nie odpowiedział na to pytanie, zostawiając je bez odpowiedzi. Z tego, co pamiętam, panie Robercie, mówiłem, że będzie na podobnej kwocie. Natomiast pewności nigdy nie mogłem mieć, bo dopóki się operatu nie ma, to jest trudno. I druga rzecz, ja rozumiem, że wójt czy też urząd wysyłał po tej rozmowie na sesji zaproszenie do państwa Kondalskich w celu dojścia do porozumienia. Nie wysyłaliśmy, dzwoniliśmy i zapraszaliśmy. Jeszcze raz? Dzwoniliśmy i zapraszaliśmy, żeby się dogadać. Nawet na zebraniu wiejskim w Maruszewie informowaliśmy, jak wygląda sytuacja. Więc to nie było, że my oficjalnie pismem występowaliśmy i zapraszaliśmy, natomiast generalnie dwa protokoły podpisali ci państwo. Dziękuję bardzo. No. Zresztą pani mecenas występowała do mecenasa, ich pełnomocnika. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Czy są jeszcze jakieś pytania do informacji z okresu międzysesyjnego? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do przyjęcia informacji z okresu międzysesyjnego z pracy wójta. Proszę o głosowanie. Informacja została przyjęta, 12 głosów za, 1 przeciw, wstrzymujących nie było. Dziękuję bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6, mamy informację radnych Rady Powiatu, ale że nie ma radnych, to jest tylko pan przewodniczący Rady. Też radny przewodniczący. W zakresie reprezentowania gminy Kozielice na szczeblu powiatu. Proszę, panie przewodniczący. Tak? Tak. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo, radni, zebrani goście. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że po tym czasie pandemicznym można było już się tutaj spotkać, porozmawiać. Szanowni państwo, ze swojej strony jako radny właśnie z okręgu też gminy Kozielice, chciałbym tylko państwa poinformować, co Rada Powiatu Pyszyckiego, czym się ewentualnie zajmowała. No, powiem tak, jeżeli chodzi o powiat pyszycki, realizujemy zadania tak zarówno tak jak państwo z Polskiego Ładu. W tej chwili dostaliśmy w Polskim Ładzie ponad 13 milionów, które przeznaczyliśmy w uzgodnieniu z włodarzami gmin. Inwestycje w drogi, w chodniki. U państwa w gminie Kozielice została już w pewnym stopniu zrealizowana inwestycja drogi pomiędzy Przydarłowem a Trzeborzem. Tam jeszcze będzie realizowana, na razie jest ograniczenie ruchu w sensie prędkościowym ze względu na to, że jeszcze ta droga nie została ukończona, czyli nie zostały zniwelowane pobocza i utwardzone
gruntowo, tak? To od razu Państwu powiem, że tam będzie utwardzenie gruntowe, bo tak zakładał projekt, który był realizowany i tak to jest w planach. Jako starostwo realizowaliśmy też drogi w gminie Bielice, w gminie Przelewice i w gminie Lipiany. W gminie Pyrzyce w tej chwili chyba będzie realizowana, tam pani burmistrz, tam będzie, jest zrealizowana droga, a większość środków była przerzucona na chodniki. To ze swojej strony, jeżeli chodzi o Polski Ład w tej pierwszej transzy. W drugiej transzy starostwo powiatowe będzie realizowało remont w szpitalu, będzie zakupiony, w tym procesie będzie zakupiony, rentgen już został, tak? Natomiast jeszcze dodatkowo będziemy realizowali zakup tomografu komputerowego, żeby tam realizować diagnostykę poszerzoną. To jest druga rzecz, też będą realizowane wnioski z funduszu Popegeerowskiego, tak, czy też będą realizowane drogi w gminie. Tutaj będzie to chyba też w jakiś stopniu będzie też Państwa dotyczyć, bo to będzie realizowana droga, kurczę, żebym się nie pomylił, w miejscowości. Tak, Krzemlin, dziękuję. Krzemlin, czyli tutaj jest szybszy zjazd do tej drogi w stronę, w kierunku Myśliborza, to dla mieszkańców, szczególnie Tytynia czy innych okolic tutaj, czy nawet z gminy Kozielice. To będzie realizowana tutaj nawierzchnia oraz w gminie Bielice. Też tam jakaś odcinek drogi będzie realizowany. I na to powiat pozyskał około 8 milionów złotych. Także z tej strony inwestycyjnej to jest chyba najlepszy okres w historii powiatu. Zresztą pan wójt może to potwierdzić, był radnym powiatowym. Nie było takich środków na inwestycje. Zresztą u państwa gminie dzieje się to samo, tak? W poszczególnych gminach te środki inwestycyjne, które gminy miały możliwość pozyskania, są naprawdę dość istotne. Dostaliśmy także jako powiat to dofinansowanie, tutaj Państwo też byliście chyba o tym informowani. My jako powiat dostaliśmy ponad 6 milionów takiego dofinansowania na inwestycje oraz pokrycie różnic, czy to na oświacie, brakujących różnic na oświacie, czy ewentualnie wysokość mediów, czyli typu prąd, energia, które będą wzrastały i to też dostaliśmy takie dofinansowanie. Gmina Kozielica to jest około 2 milionów 600, tak? Jak się nie, 800, tak? Przepraszam. To tak to wygląda. W środę odbyła się sesja Rady Powiatu, była przedstawiana informacja o drogach, o realizowanych inwestycjach, które jeszcze trwają, więc o tym, co Państwu powiedziałem, oraz także o utrzymaniu zimowym. Tutaj mamy problem, nie wiem, na razie nie mamy jeszcze wyłonionego oferenta na gminę Kozielice i na gminę Bielice. Z tym jest kłopot, nie mamy zgłoszeń firm, będzie tam dodatkowe postępowanie na te zadanie. Ze swojej strony, tak jak już mówiłem na poprzednim razie, kiedy byłem tutaj u Państwa, mogłem coś powiedzieć, to czekam na Państwa jakieś informacje też zewnętrzne, bo ja jeżdżąc po drogach widzę, w międzyczasie zawsze dzwonię do dyrektora, żeby nie wiem, realizować jakieś ubytki, tak, które występują i one będą zawsze, tak. Żeby coś takiego czy do mnie zgłaszać, to ja bardzo chętnie to przekażę dalej, żeby ta komunikacja była lepsza, czy to przez pana przewodniczącego, czy przez pana wójta, czy bezpośrednio do mnie. Odbieram telefony od 8 do 18 czy do 20, nie ma problemu, tak. To by było to. Jeżeli chodzi o oświatę, mamy tutaj pana dyrektora z liceum z Pyrzyc. Realizujemy teraz w CKU2 inwestycje w modernizacji internatu. Tam pozyskało starostwo 1 000 000 złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Także te
zarówno zabudowania oraz struktury ocieplenia w Centrum Kształcenia Usług, to już jest na wyższym poziomie. Będzie tam też dostępnych po remoncie internatu też więcej miejsc dla osób uczących się zarówno z naszego powiatu, jak i z okolicznych gmin, które a młodzież uczy się w Pyrzycach. Też został wykonany, to pan dyrektor może potwierdzić, remont nawierzchni na boiska, tak, tutaj też została zrealizowana ta inwestycja. Będzie młodzież ucząca się w liceum mogła uczyć się strzelać już niebawem, chyba też będzie strzelnica otwarta, bo tak przewiduje program nauczania, że mają uczyć się posługiwania bronią, strzelectwa. I tyle, jeżeli państwo mają do mnie jakieś pytania, to mogę odpowiedzieć. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, pan wójt się pierwszy zgłosił. Mogę siedzieć, czy... Tak, proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, potwierdzam to, co powiedział pan przewodniczący. Rzeczywiście współpraca pomiędzy panią przewodniczącym a urzędem gminy jest, wydaje mi się, że bardzo dobra. Każda uwaga, każda prośba jest przekazywana do starostwa. Ja nie ukrywam, przez to, że nie mamy jednak tego radnego, częściej bywam niż inni, może wójtowie, burmistrzowie w siedzibie starostwa, ponieważ ten przekaźnik naturalny, czyli radny z gminy Kozielice, gdy był, zawsze łatwiej, szybciej przekazać niż trzeba się kontaktować z radnymi z gminy Bielice, czy też z gminy Warnice. I usłyszałem bardzo fajną informację, panie przewodniczący, historyczne dofinansowania powiat dostał. W związku z tym myślę, że taką prośbę wyrażę całego społeczeństwa, a przynajmniej miejscowości Kozielice, wspólnoty naszej. Prosimy o wsparcie w staraniu się o uzupełnienie tego chodnika brakującego 70 m², który jest przy bardzo niebezpiecznym i ruchliwym skrzyżowaniu na Łazice, na Siemczyn, żeby jednak te 70 m dociągnąć. I taka mała dygresja, panie przewodniczący. Wiemy, że ta inwestycja przez las nie jest zakończona. Wiemy, że w projekcie było utwardzone, znaczy pobocze gruntowe. Natomiast rzeczywiście to, co się dzieje poprzez być może zwiększony ruch dużych ciężarowych samochodów z burakami powoduje, że oni jednak czasami uciekają na to pobocze gruntowe, ale to, że uciekł, to nic się nie dzieje, tylko oni tą ziemię mokrą odchlapują też na drogę i to jest bardzo niebezpieczne, bo czy ktoś może spowodować, żeby czy to powiat, czy jako zarządca, no częstsze teraz w trakcie tego remontu sprzątanie z tej drogi. Nie dość, że liście, nie dość, że las, nie dość, że mokro, wilgotno, to jeszcze to błoto. Oczywiście absolutnie, proszę państwa, chciałbym zdementować, to nie jest związane z tym wypadkiem, który się wydarzył, ponieważ on był na starej nawierzchni nieremontowanej przy wjeździe do lasu. Natomiast generalnie mieszkańcy przekazują nam uwagi, zwłaszcza z Tetynia, z Trzeboża, z Załęża, że rzeczywiście troszeczkę się zaczyna robić niebezpiecznie, zwłaszcza przy mijaniu się z tymi ciężarowymi samochodami, które też zjeżdżając na pobocze ochlapują te samochody osobowe, żeby nie doszło do jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji. Zdaję też sobie sprawę, panie przewodniczący, że utwardzenie gruntowe, czyli poszerzenie, nie wiadomo, teraz na jesień jest mokro, to zanim faktycznie porośnie trawą i się utwardzi, to musi to potrwać, ale gdyby objąć taką małą opieką tą drogę na czas remontu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie wójcie. Proszę, pan Lech Karpiński się jeszcze zgłasza. Ja mam takie dwa wnioski, bo chciałbym najpierw spytać o chodnik w Mielnie, bo myśmy nie składali wniosku do Polskiego Ładu na chodnik w Mielnie. Miał być złożony przez powiat. Chciałbym się dowiedzieć. Panie Rechu, pewna sprawa. Nam nie wolno złożyć do Polskiego Ładu na chodnik przy drodze powiatowej. Ja rozumiem.
Dlatego to powiat miał za nas złożyć na tą inwestycję. Chciałbym się dowiedzieć, czy to, jeśli nie było ta inwestycja ujęta, to czy będzie to ponawiane? I jeszcze mam jeden taki wniosek na drodze między Trzebożem i Mielnem i drodze między Trzebożem i Tetyniem. Są dziury, wyrwy i prosiłbym, żeby to w jakiś sposób... Przyjechałem dzisiaj, tak, jak po sesji wyzwany do dyrektora. No dobrze. Jest tutaj między Trzebożem a Mielnem i Tetyniem, a Trzebożem, i Tetyniem i Trzebożem też tam jest kilka takich dziur. Tak, żebym prosił, żeby to... To ja może dołożę, proszę Państwa, ci, którzy w Tetyniu mieszkają, o, Pani Paulina, zwróćcie uwagę, naprzeciw Państwa cieślaków, co się dzieje po prawej stronie. Tam prawie już asfaltu nie ma. My tam chcemy stawiać takie peroniki dla wysiadających, wsiadających po przystanku, ale tam jest tragedia. Tam już prawie nie ma asfaltu. To jest plaster miodu tak wygnieciony i gdyby to też miejsce ewentualnie... Ja bym prosił, żeby Pan Przewodniczący ewentualnie mi odpowiedział, na, czy do Rady Gminy odpowiedział na to pytanie, na to dotyczące pytanie, tego Mielna. Tak? Dobrze. Jeśli to jest możliwe, jeśli teraz jest niemożliwe, no to może w późniejszym terminie. Dziękuję. W tej samej kwestii? Proszę. Ale proszę do mikrofonu, żeby nas słuchacze słyszeli. Pan wójt już stwierdził miejscowość Tetyń i zlokalizował to miejsce takie no, najbardziej potrzebne do remontu, ale ja myślę, że ten odcinek tutaj od ścieżki rowerowej w kierunku skrzyżowania Załęże, Pyrzyce, ta cała ulica, no podejrzewam, że jest, no stan jest okrutny. Proszę, panie wójcie. Potwierdzam to, co powiedział pan radny, natomiast koło państwa cieślaków chodziło mi w Trzebożu. Pomiędzy Trzebożem a Tetyniem. Tam jest taki pojedynczy dom, przystanek na żądanie, tam uczniowie wysiadają. Koło państwa cieślaków wiem, że powiat podpisał porozumienie i wyrówna te nierówności. Natomiast to, co pan radny powiedział, tak, tam powinien być dywanik na całej długości. Ale proszę, może dziękuję. Pan przewodniczący na część tak, bo, pytań, bo później tak, nie nadążę. Nie dam rady. Ja odnośnie tego chodnika, tych 70 metrów, tutaj przed sesją z panem wójtem rozmawialiśmy, ja nie wiedziałem o tym, no, widzieliśmy się z panem wójtem we wtorek, gdybym wiedział, to bym wcześniej zainterweniował. Dobra, okej. Oczywiście ze swojej strony też porozmawiam z panem starostą na ten temat, na ten kawałek, jeżeli to jest 70 metrów, które by połączyło dwa chodniki, które czy będą projektowane, czy już będą wykonywane, to przypuszczam, że jeżeli wykonawca tego będzie robił, czy jeden, czy drugi, to zawsze te 70 metrów łatwiej dokleić niż później kolejne postępowanie, nowy wykonawca, nowy sprzęt, to są wyższe koszty niż jeżeli ekipa jest na miejscu i może po prostu dołożyć ten kawałek. Oczywiście tutaj będę też pana starostę w tym temacie no, prosił o wsparcie i przypuszczam, że tu nie będzie z tym problemu, tak? Nie powinno być problemu, gdyby to był no, przysłowie takie, które mówi pan starosta, kołdra zawsze jest za krótka, więc myślę, że postaramy się, żeby ta kołdra troszeczkę tam była. Ja będę w tej sprawie na pewno interweniował pana starosty. Jeżeli chodzi tutaj o tą drogę przez las od Przydarłowa do Tetynia, to oczywiście zwrócę uwagę panu dyrektorowi, żeby tam ewentualnie wystąpili do firm, które w tej chwili przewożą buraki, czy ewentualnie to do cukrowni, tak, no bo to jest największy problem, taki sam problem istnieje w gminie Warnice i czy w gminie Przelewice, jak wywożą, raczej oni starają się te drogi porządkować na bieżąco, jeżeli jest coś wywożone w tym okresie takim jesienno-zimowym i tam rzeczywiście robią się z tego tytułu problemy. Jechałem dzisiaj do państwa, to tam były wykopywane, widziałem też buraki w miejscowości chyba w
Czarnowo, tak? Droga, droga pomiędzy Nowym Chrapowem a Czarnowem. Też tam jest kilka ubytków w tej jezdni i tam też były wywożone dzisiaj buraki, więc przypuszczam, że też może być tam jakiś delikatny kłopot z tą drogą, ale tutaj oczywiście tą drogę przez las zaznaczę. No, ze swojej strony prosiłbym też, no, żebyście Państwo tam jako Rada Gminy do mieszkańców czy przez sołectwa, no też uczulili, że przez ten okres, kiedy był ten remont i kiedy ta droga w tej chwili, ona jest zagęszczana, te pobocze gruntem, pogodę jaką mamy, taką mamy, no jest po prostu wilgotno i zanim ta darń czy trawa tam porośnie, to tak naprawdę pewnie to jest przyszły rok, tak, kiedy naturalnie w jakiś sposób to się trochę zagęści, tak. Przez rok powinno się troszeczkę zagęścić. To jeżeli chodzi o chodnik w miejscowości, przez miejscowość Mielno, tak, tutaj w tej sprawie, nie wiem, czy był ujęty w Polskim Ładzie, tego nie wiem, mogę odpowiedzieć, panie Lechu, i odzwonić do pana, bo tego nie wiem. Co do kolejnych wniosków zrealizowanych z Polskiego Ładu, to na razie nie ma naborów, tak, czyli te wszystkie rzeczy, które w tej chwili, czy gmina, czy powiat są realizowane, to na to albo mamy już projekty, państwo też pewnie macie projekty, pan wójt, tak, rozpisane. Na razie nowego programu nie było. Przypuszczam, że jeżeli będzie nowy program, to też będzie obejmował zapewne, jeżeli jako starostwo będziemy zapytywać przedstawicieli pozostałych gmin, gdzie co możemy ewentualnie tutaj realizować, to wtedy prosiłbym o tą informację i będziemy tutaj ten chodnik w Mielnie doklejać do tego wniosku, tak? Tylko no, ja nie wiem, czy będzie taki wniosek Polskiego Ładu na następną edycję. Po ostatnich rozmowach z panem posłem Michałem Jachem najprawdopodobniej pierwszy kwartał przyszłego roku może wyjść jakiś dodatkowy program z Polskiego Ładu i wtedy możemy oczywiście do tematu powrócić. Jeżeli chodzi, no, co tutaj jeszcze było? A, Trzebosz-Tetyń, tak? Trzebosz-Tetyń i Trzebosz-Mielno. Tak, to tak jak mówiłem, po sesji ja zadzwonię do pana dyrektora i poproszę, żeby w miarę szybko te ubytki i masą postarali się załatać. Brak asfaltu. Tak, tak, ale ja mówię tutaj oni tam sukcesywnie w każdej gminie po kolei starają się to realizować. Zapytam, w którym momencie będą tutaj w gminie Kozielice. I tutaj brak asfaltu Tetyń, ale to ja nie bardzo jestem w stanie zwizualizować sobie w miejscowości Tetyń, w którym miejscu to jest. To jest przy remisie gdzieś? Od strony Piasecznej. To koło Darka gdzieś, tak? Dobrze kojarzę? Od strony Piasecznej. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to już będę wiedział, to wtedy to poinformuję pana dyrektora o dróg i... A, i Tetyń, dobrze, okej. Okay. No, powiem tak, ja przyjeżdżam, może nie często, ale raz w miesiącu przejeżdżam przez miejscowość Tetyń. Na Piaseczno może nie, ale zdarza mi się na Piaseczno też tamtędy jechać. No rzeczywiście ta droga nie jest, szczególnie po tych remontach związanych z kanalizacją, tak, która tam była realizowana, no ta droga nie jest fajna. Myślę, że, no powiem Państwu tak, raczej nie obiecuję rzeczy, których nie mogę realizować, ale tutaj tylko i wyłącznie możemy liczyć na dofinansowania zewnętrzne, tak, czyli jakiś kolejny wniosek Polskiego Ładu i wtedy możemy tą drogę realizować, tak, bo to będą koszty zapewne kilku milionów złotych, jeżeli chodzi o drogę w Tetyniu, tak, w stronę Załęża, bo to cała miejscowość praktycznie, no to są duże koszty i jeżeli to będą jakieś programy na to, to oczywiście będziemy jako Rada Powiatu na ten temat się pochylać, bo tak jak Państwu kiedyś powiedziałem, w powiecie pyrzyckim to jest 320 km dróg.
I tak naprawdę to takiego gruntownego remontu to jest bardzo duża część, wymaga tych dróg, wymaga już nie samego łatania, bo czasami to tych w miejscowościach nie ma co łatać. To tak naprawdę, jak mieliście Państwo tą drogę przy Darłów Trzebusz, to tam nie było co łatać, bo trzeba było po prostu nową nawierzchnię na całej długości zrobić, nie? I takie w poszczególnych gminach takie miejscowości są, no, gdzie tak naprawdę trzeba tą nawierzchnię całą wyremontować albo położyć, bo takie łatanie nic nie przynosi. A to są koszty ze względu na taki remont kilometra, to jest około miliona złotych w dzisiejszych czasach, no więc będziemy się pochylać nad tym tematem, ale to tylko to mogę Państwu powiedzieć. No, nie powiem, że za rok będzie nowa droga, no bo nie mam takiej sprawczości, ale oczywiście będziemy ten temat rozwijać. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Pan Łukasz Posyniak. Panie Przewodniczący, już chyba tak od 3 lat studzienki w Kozielicach. Już jest jakiś postęp, bo z prajem są namalowane, że są tam te studzienki, no to my to widzimy, że one są i są dziurawe. I naprzeciwko mojego sklepu byłego, po jednej i po drugiej stronie też już nie ma w ogóle prawie asfaltu. Jak będzie Pan jechał przewodniczący, to zobaczy. Jest rozwalony asfalt i dziura jest taka już naprawdę na głębokość, nie wiem, 10 centymetrów. Można było to załatać konewką i masą. Na chwilę wystarczy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze jakieś ma pytanie? Proszę Pani Jola Wnuk. Ja jeszcze tutaj studzienka na poziomie państwa Sosnowskich, która jest, ona jest tak nie, ale ona szczególnie, ona jest tam tak niebezpieczna, bo ona nawet nie jest dokładnie zabezpieczona. Nie, w Kozielicach. W Kozielicach, jak Pan będzie jechał na Pyrzyce, ona jest po prawej stronie. Pani Jolu, ja myślę, że nie ma co wyliczać u mnie czy koło mnie. Tak, wystarczy tak, wyjeżdżać od urzędu w kierunku Pyrzyc i od razu można sąga złapać. Panie Przewodniczący, ta studzienka odznacza się naprawdę bardzo, odstaje od poziomu ponad. Ja wiem, tylko ja już pół żartem, że ja kilka rozumiem, tych studzienek ja jest. Ja rozumiem, ale... Proszę jeszcze Pani Wioleta. Panie Przewodniczący, wspomniał Pan, że przyjeżdżał Pan przez miejscowość Czarnowo i tam są dziury i na pewno Pan zauważył, że nie są wyczyszczone rynienki odpływowe. Więc prośba moja taka, jeśli byłaby taka możliwość, to bardzo bym prosiła. Dziękuję. Proszę Pan wójt jeszcze. Ja tylko dopowiem, Panie Przewodniczący, Pan Dyrektor wie, na tym ostatnim spotkaniu z Panem Starostą, gdzie też Pan był i wcześniej wyszedł, ja też te studzienki, tam jest pod drogą przejście, przepływ i to wszystko, te liście, było to zamula i mamy problem. Natomiast, Panie Przewodniczący, ja tylko podpowiem, przygotowując chodniki, realizując w Tetyniu, już uwzględniliśmy wysokość krawężników pod tą nakładkę, którą powiat chciałby zrealizować. Myślimy do przodu, że tam ta nakładka będzie, w związku z tym już krawężniki są wyżej troszeczkę ustawione. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Ja myślę, że Pan Przewodniczący Rady Powiatu zanotował sobie skrzętnie te wszystkie nasze uwagi. I jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz, jeśli mogę przerwać Panu Przewodniczącemu. W nawiązaniu tutaj do słów Pana Wójta, no, Szanowni Państwo, ja jestem radnym też gminy Kozielice, więc naprawdę, jeżeli no, część z Państwa dysponuje numerem telefonu do mnie, zresztą ten numer też jest na stronie starostwa, bardzo proszę korzystać, nie musicie Państwo, nie wiem, dzwonić do biura, możecie Państwo do mnie zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście i nie ma problemu. Też reprezentuję gminę Kozielice, żeby nie było, tak? Stąd też się cieszę, że to zaproszenie na komisję, przepraszam, na sesję dotarło, bo wcześniej, tak jak mówię, no, nie było tej komunikacji, nie wiedziałem, więc też do Państwa nie dojrzałem, a też ten okres pandemiczny powodował, że też u siebie nie zapraszałem gości z zewnątrz ze względu na to, że są obostrzenia, niektóre osoby mogą się bać, tak, to był ten czas, kiedy czuliśmy się niepewnie i
Dobrze, że ta sytuacja już troszeczkę się uspokoiła i mam nadzieję być częstym, że tak powiem, uczestnikiem obrad tutaj w sesji w Kozielicach. Dziękuję, a te tematy, które zostały tutaj Państwu narzucone, oczywiście przekażę dalej. No i będę próbował, żeby chociaż część w jakimś szybkim stopniu została zrealizowana. Dziękuję, panie przewodniczący. Chyba nie ma już więcej pytań. Nie ma. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Chyba, że 10 minut przerwy. To ogłaszam 10 minut przerwy i dziękuję panu przewodniczącemu za przybycie. Jeżeli chciałby dalej kontynuować z nami obrady, także zapraszam, a jeżeli obowiązki wzywają,
spokój. Wznawiam obrady 41. sesji Rady Gminy Kozielice. Po przerwie jesteśmy przy punkcie 7. Sprawozdanie działalności szkoły podstawowej za rok szkolny 21-22. Proszę stanowiska Komisji Oświatowej. Pozytywnie. Dziękuję. Budżetowej i rewizyjnej. Też było pozytywne. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podpunktu przyjęcie sprawozdania. Proszę o głosowanie. Jednogłośnie zostało sprawozdanie przyjęte. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na posiedzeniu komisji, wspólnych komisji nie było, akurat państwu udostępniony nie był program współpracy, natomiast jak już wspominałem, jest on stałym elementem corocznym i tak naprawdę nie zmieniał się, natomiast też podkreśliłem, że trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie tego programu i w międzyczasie wpłynął jeden wniosek od Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych w kwocie, żeby zwiększyć wysokość środków na realizację tego zadania z 30 do 50 tysięcy złotych. W uzasadnieniu stowarzyszenie wskazało, zwiększenie kwoty w programie współpracy pozwoli aktywnie działającym na terenie gminy Kozielice o wnioskowanie i realizację potrzebnych zadań, również sportowych, poprzez organizacje pozarządowe, co przełoży się na polepszenie bytu mieszkańców gminy Kozielice. Pani Monika, ponieważ przedstawicielem jest stowarzyszenia, już nie pierwszy rok wnioskowała o to, natomiast troszeczkę sobie nie wyobrażam, bo to musielibyśmy teraz, jakieś stowarzyszenie nagle potrzebuje 2000 i musielibyśmy za każdym razem ogłaszać konkursy, czasowo to trwa. Natomiast nie wiem, czy jeżeli już, to w tym programie zostawić tak, jak jest, a jakiś oddzielny, nie wiem, fundusz wsparcia, SOES, gdzie można by było po prostu szybciej nie wiem, występować o te ewentualne brakujące środki, ale to już decyzja zależy od państwa. Ja przedstawiłem projekt programu współpracy gminy Kozielice i jedna uwaga, jaka wpłynęła ze stowarzyszenia. Myślę, że decyzję będą musieli państwo podjąć. Dziękuję. Panie wójcie, otwieram dyskusję. Proszę pani Monika Janowska. Dziękuję. To prawda, rozmawiamy od 2 dodatkowych środków, czy tam udziałowych dla naszych stowarzyszeń,
stowarzyszeń gminnych. Są to stowarzyszenia zarówno zwykłe, KRS-owe, są to ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, fundacje. Ja myślę, że należy wspierać nasze stowarzyszenia, w ogóle organizacje, ponieważ robimy tak naprawdę i do siebie, część z nich funkcyjnie i niefunkcyjnie. Robimy dobrą robotę dla naszej gminy tak naprawdę. Bardzo fajnie ją promujemy. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do nas na różne jakieś akcje sportowe i kulinarne. I żeby to się fajnie rozwijało, powinniśmy wspierać i nie tylko pozyskiwać fundusze z zewnątrz, ale też, żeby była możliwość współpracy tutaj u nas, na naszym terenie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan wójt jeszcze. Szanowni Państwo, to może inna propozycja, bo rozumiem, że troszeczkę tutaj dyskusję będziemy prowadzić. Jeżeli już, to znaczone pieniążki ewentualnie zaproponować w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury, który z przedstawicieli wszystkich organizacji, które na terenie naszej gminy stworzyłyby taką radę i wspólnie decydowałyby o tych ewentualnie pieniążkach, jak je rozdzielić, no bo wpływa jakiś wniosek danego stowarzyszenia. Proszę bardzo, rada się zbiera, dajemy czy nie dajemy, czy jest to zasadne, czy niezasadne. No nie wiem, może jakieś takie rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Jola Wnuk. Ja mam tu pytanie do pani radnej Moniki. Czy do tej pory w jakichkolwiek przedsięwzięciach i promowaniu, czy imprezach Dom Kultury uczestniczył po prostu, żeby wspomóc dane imprezy? Tak, jeżeli są to imprezy ustalone w harmonogramie, tak, ale zdarzały się sytuacje tak, jeżeli prosiliśmy o wsparcie w postaci, nie wiem, kambiny, toj, bo jej nie zaplanowaliśmy, tak się wydarzyło, to tak. Współpraca z Domem Kultury jest. O tej współpracy też rozmawialiśmy także 2 lata temu na komisjach. Przez 2 lata się nic się nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o te fundusze z programu współpracy dla organizacji pozarządowych, one nie muszą być przyznawane na bieżąco. Można ogłosić tak samo, jak do tej pory to robimy w postaci konkursu. Wtedy można rozpisać całą kwotę. Dane stowarzyszenia się zgłaszają swoimi pomysłami na dane akcje i kwotą. I można w jednym konkursie całe pieniążki jakby rozdysponować. Więc może od razu warto byłoby przy takim podzieleniu środków na Dom Kultury, i jeżeli takie stowarzyszenie jest, to mi się wydaje, żeby zapewnić pewne pieniążki i żeby nie słyszeć, że ich brakuje, bo zawsze będzie brakowało w Domu Kultury na kulturę, wyznaczyć od razu. Ile procent na takie stowarzyszenia, które promują, a często obserwując widzę, że to są takie promowane imprezy nawet na poziomie wyższym niż naszego Domu Kultury. Dziękuję. Dziękuję. Tu pan wójt, widziałem wcześniej, chciał jeszcze coś? Nie? Dobrze, pan Lech Karpiński, proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o tą kwotę tutaj, no to faktycznie ta kwota może być trochę niska, bo jest to od kilku, znaczy przynajmniej w zeszłym roku mieliśmy podobną kwotę, taką samą, te 30 tysięcy ze względu choćby na inflację należałoby ją podwyższyć, a jaka to kwota będzie, no to musi Rada zadecydować, moim zdaniem, a poza tym, no ja nie chciałbym, żebyśmy mu uchwalali jakieś tutaj pieniądze ze wskazaniem na jakąś organizację, która powinna się ubiegać, czy stowarzyszenie powinno się ubiegać na ogólnych zasadach jednakowych dla wszystkich. Ale ja wiem, tworzenie jakby nowego tam funduszu, coś takiego, no to troszeczkę jakby nam to zakłóca, powiem, bo po to mamy tutaj właśnie tą uchwałę, żeby ona na takich zasadach te pieniądze dzieliła i tutaj możemy dyskutować moim zdaniem na temat kwoty i tutaj jak pani Monika proponuje te 50 tysięcy, ja myślę, że kwota jest do dyskusji. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, w związku z tym, że padła tu kwota, wniosek na 50 tysięcy, a my mamy w uchwale, tam w uzasadnieniach 30 tysięcy w programie współpracy gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi,
zaproponowałbym poddać pod głosowanie wniosek pani Moniki, czy kto jest za tym, żeby w programie współpracy była kwota 50 tysięcy, a nie 30. Proszę, panie wójcie. Proszę państwa, ja zwracam uwagę, tu nie chodzi o to, że wskazuję kwotę, tylko proceduralnie, czy to stowarzyszenie, bo jeżeli te pieniążki będą w programie, to my musimy konkurs ogłaszać. Tak, 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 ale wcześniejszą intencją pani Moniko było, że bo gdzieś tam koło gospodyń wiejskich coś organizuje, bo im zabraknie, nie wiem, 1000 czy ileś złotych, to żeby im dołożyć, nie? Wtedy takie, więc teraz chyba, że to po prostu będzie zadanie wpisane. Mi się proszę wydaje, bardzo. Panie wójcie, że to chyba nie chodzi o te konkretne 1000 złotych, no, tylko po prostu... To rozmawialiśmy o inicjatywie lokalnej. To był, to tutaj jest. Tylko tu chodzi po prostu, tak jak jest ogłoszony na... Tak na 30 tysięcy ogłaszamy, tak po prostu teraz na 50 i nie jedno stowarzyszenie weźmie, tak? O to chyba tylko chodzi. Zawsze też ogłaszamy na sport, a mamy do jeszcze możliwości tam i turystyczne i inne, także można cały wachlarz przedstawić, ale też można tak samo na sport. Nasze stowarzyszenia znaczy, też organizują różne fajne sportowe wydarzenia. Wachlarz już szeroki, tylko akurat tak się składa, że stowarzyszenie sportowe się zgłasza, tak? Tak, ale nikt więcej się po prostu generalnie nie zgłaszał, nie? No ale w konkursie jest tam określona, na co możemy składać, jest określone i zawsze jest wybierane z tych wszystkich rzeczy tylko sport. No nie no, tylko sport, ale turystyka i tak dalej, obrona cywilna. W programie występuje, w konkursie no. Już jest tylko docelowo jedna tylko tematyka podana. No, no to też kiedyś już dobrze, ruszało. Dobrze, szanowni państwo, to ponawiam wniosek pani Moniki o to, żeby zwiększyć kwotę w tym programie współpracy gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi na 50 tysięcy. Kto z pani panów radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki, bo nie możemy... Dobra. Kto się wstrzymał? Dwie, trzy osoby. Kto jest przeciw? Nie ma. Szanowni państwo, w tym wniosku, znaczy wniosek pani Moniki na kwotę 50 tysięcy został zaakceptowany i tam w dalejszej po prostu będzie zmienione. Rozumiem, tak pani Jolu? Bo musi być zmienione na 50 tysięcy. A teraz, proszę? Tak, tak, tak. Szanowni państwo, teraz przechodzimy do projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice w sprawie programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023 z naniesioną poprawką. I tak, uchwała, paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Wynik głosowania jest 11 głosów za przyjęciem uchwały, dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat, działka 84/5, Siemczyn. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na połączonych komisjach przedstawiam projekt tej uchwały
pani Klaudia Dubińska, która obecnie dzierżawi grunt w miejscowości Sięczyn, wystąpiła o przedłużenie tej dzierżawy na okres 10-letni. Jest to dość zasadne i myślę, że warto przychylić się do tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Stanowisko Komisji Oświatowej. Dziękuję. Budżetowej i rewizyjnej. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat dla części działki nr 84/5 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 10 lat dla części działki nr 84/5 o powierzchni 24 metry kwadratowe w obrębie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 2 lat. Działka 152/4 Kozielice. Proszę, panie wójcie, o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podobna sytuacja z tym, że właściciel, który obecnie dzierżawi ten grunt, pan Cezary Bińkowski, chciałby przedłużyć dzierżawę na kolejne 2 lata. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Stanowisko Komisji Oświatowej. Dziękuję. Budżetowej i rewizyjnej. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 2 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 2 lat dla części działki nr 152/4 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 2 lat dla części działki nr 152/4 o powierzchni 500 metrów kwadratowych w obrębie Kozielice, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat działka nr 84/3 Siemczyn Rewerska. Proszę, panie wójcie, o wprowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani Rewerska, która zakupiła mieszkanie po pani Skrobisz, wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie części nieruchomości, tej, którą pani Skrobisz wcześniej wykorzystywała na działkę rolniczą, to znaczy warzywną, przepraszam. W związku z tym, żeby odłogiem nie stała, warto tą działeczkę też pani Rewerskiej wydzierżawić. Dziękuję. Dziękuję, panie wójcie. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej i rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla części działki nr 84/3 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf 2 wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 10 lat dla działki nr 84/3 o powierzchni 90 m2 w obrębie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Proszę, panie wójcie, o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że zbliża się planowanie budżetu, konieczność jest Rady uzgodnienie, jaka cena będzie.
za to, że to w związku z tym, że postanowiliśmy nie podnosić podatków, wystąpiliśmy do Krajowej Izby Rolniczej, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o zaopiniowanie naszego wniosku, to jest obniżenie ceny żyta z 74 zł i 5 groszy do kwoty 57 zł, czyli na poziomie, jaki jest w tym roku. Opinia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest pozytywna, więc myślę, że warto podjąć taką uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej i rewizyjnej. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, Monitor Polski 22, pozycja 995 z kwoty 74,05 zł za jedną detatonę żyta do kwoty 57 za jedną detatonę żyta. Paragraf drugi traci moc uchwała uchwała Rady Gminy Kozielice nr 31/229/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem od 1 stycznia 2023 roku. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie określania rocznych stawek podatku od środków transportowych. Proszę, panie wójcie, o wprowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatniej komisji przedstawiałem, że mamy przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. W związku z tym, że podatek rolny czy inne podatki nie będziemy podnosić, przyjęliśmy, że te kwoty, które są przez gminę wskazywane, będą na tym samym poziomie, natomiast czekaliśmy na publikacje minimalnych, tam gdzie jest trzeba, i przyjęliśmy minimalne, które są wymagane. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Szanowni Państwo, mam tylko taką prośbę, że jak będę czytał projekt uchwały, czy mogę ominąć tę tabelkę, którą tam mamy, żeby szczegółowo nie rozmieszczać się po kolei. Także uchwała Rady Gminy Kozielice w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Paragraf pierwszy. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący. 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. A. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł. B. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 918 zł. C. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1060 zł. I tu bym te tabelki, przepraszam, te tabelki ominął. I teraz paragraf drugi traci moc uchwała nr 9/58/15 Rady Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem od 1 stycznia 2023 roku. Proszę o głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Kozielice w 2022 roku. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatnich połączonych komisjach przedstawialiśmy projekt uchwały, który był dyskutowany przez radnych. Gdyby jeszcze jakieś ewentualne pytania, jest pani skarbnik, która może ewentualnie jeszcze pewne wyjaśnienia dokonać, ale myślę, że radni byli zgodni, że jest taka potrzeba. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Otwieram dyskusję. Proszę pani Monika Janowska. Ja mam tylko pytanie do tej kwoty, gdzie wyprowadzamy z przychodów kredyt, który nie zostanie zaciągnięty w kwocie 1 650 tysięcy. Podejmowaliśmy uchwałę w marcu upoważniającą wójta do zaciągnięcia tego kredytu. Czy czasem nie powinniśmy jej teraz uchylić w związku z tym, że nie będzie ten kredyt zaciągany? Proszę panie wójcie o odpowiedź. Zaciągania tego kredytu. A gdybyśmy zaciągali, to właśnie ten zapis tutaj był. Ale tego zapisu już tutaj nie ma, w związku z tym, że jest kredyt niepobrany. Ale jednocześnie też informacja, proszę państwa, umowę mieliśmy do 30 września, tak? Do pobrania ten kredyt. Jeżeli nie pobieramy, automatycznie umowa z bankiem, gdzie wygraliśmy, przetarg był przeprowadzony, zostaje wygaszana i tego kredytu po prostu nie bierzemy. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Proszę. Oczywiście nie ponosimy z tego tytułu żadnych absolutnie kosztów. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Kozielice w 2022 roku. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 311 365,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 250 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 063 717,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 500 000 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W uchwale budżetowej 33/251/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku zmiany. Uchwała nr 35/274/22. Uchwała 35/279/22 wprowadza się zmiany. Podpunkt pierwszy, paragraf trzeci otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się planową nadwyżkę w kwocie 1 595 906,20 zł, która przeznaczona zostanie na podpunkt pierwszy na spłatę zadłużenia, podpunkt drugi. Przepraszam, załącznik nr 3, przychody i rozchody budżetu w 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci, załącznik nr 7, wydatki jednostek pomocniczych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt czwarty, załącznik nr 11, dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Podpunkt piąty, załącznik nr 9, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 12 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na podpunkt pierwszy pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozielice na lata 2022-2023. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały jest konsekwencją zmian, które wprowadziliśmy w poprzednim punkcie. Dziękuję. Dziękuję. Komisji nie obradowała nad tym punktem. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do WPF? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozielice na lata 2022-2031. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik numer 1. Paragraf 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik numer 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 16. Założenia do budżetu, do projektu budżetu gminy na rok 2023. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do tych założeń. Panie przewodniczący, założenia do budżetu na rok 2023 wskazują ewentualne możliwości przy konstrukcji budżetu na rok 2023. Oczywiście to są tylko założenia, na podstawie których wstępnie będziemy się opierać. One ciągle się zmieniają, a tak naprawdę to państwo będziecie decydować, gdy budżet, projekt budżetu dostaniecie i będziecie decydować, czy pozostaje w takiej formie, czy w zmienionej. Taka jest rola Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania do założeń? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 17. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Proszę. Nie widzę żadnych wniosków, pytań. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu, zakończenie sesji. Szanowni państwo, proszę, pan wójt jeszcze coś chciał? Nie zauważyłem, panie wójcie, przepraszam. Przepraszam, panie przewodniczący, Wysoka Rado, winny jestem odpowiedź panu Robertowi. Otóż te warunki zabudowy, wcześniej pani Skrzypczyńska-Mielno wystąpiła o, miała w warunkach zabudowy wpisaną dach baszany na budynku gospodarczym. Wystąpiła o zmianę, żeby nie wskazywać, czy to ma być z blachy, czy z innego materiału. Natomiast w Siemczynie, panie Robercie, nie chodziło o te ruiny. Te ruiny to my już na poprzedniej sesji przyjęliśmy, że w darowiźnie nam spółdzielnia mieszkaniowa przekaże. Natomiast za tym drugim domkiem z tyłu są takie wąskie dwa paseczki, pani Janiak i ktoś tam jeszcze. Oni to dzierżawią, wystąpili z wnioskiem i też Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż tych paseczków, więc podziały robimy geodezyjne i będziemy sprzedawać. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Tu proszę pan Lech Karpiński. Ja jeszcze mam pytanie do wójta w sprawie ścieżki rowerowej. Ja zgłaszałem tam pewne braki w barierkach i z tego co wiem, no to mają być one już po realizacji tego zadania, kiedy ewentualnie by były te barierki uzupełnione. Proszę panie wójcie odpowiedź. Przewodniczący, Wysoka Rado, no zaszalił mnie pan. Nie powiem mniej więcej kiedy. Wiemy, że do 31 października ścieżka ma być zakończona. Podejrzewam, że jeszcze tam odbiory, powiatowy inspektor nadzoru i tak dalej. Być może, że w międzyczasie uzupełnienia tych brakujących elementów, ale to też wyniknie bezpośrednio z odbioru, bo będziemy chodzić, sprawdzać, oglądać i nanosić nasze ewentualne uwagi. Nie wiem, myślę, że to jest kwestia 2-3 tygodni. Wykonawca i tak będzie musiał zamówić drewno, odpowiednio je zaimpregnować, ekipę przysłać. Nie wiem, to 2-3 tygodnie podejrzewam, że być może, ale żeby nie było, żeby pan radny mnie nie łapał za słowa, nie daję
gwarancji. Może to 3 tygodnie, nie wiem, ale na pewno jeszcze w tym roku. Dziękuję panie wójcie, tu jeszcze pan Jacek Benka. Ja mam pytanie do sekretarza w sprawie tej szyby, bo już zaraz rok minie, a ta firma, z tego co wiem, to cała się tłumaczy, że nie ma tutaj kursu, ale zaraz będzie rok i dalej tej szyby nie ma. Będziemy zamawiali w innej firmie i dokonamy montażu samodzielnie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, ze względu na wyczerpanie porządku obrad 41. sesji Rady Gminy, zamykam obrady sesji. Dziękuję państwu za przybycie. A jeszcze najważniejsza rzecz, uchwały, które żeśmy podjęli, są prawomocne.